Chodzę dzisiaj do Mohito, oglądam ubrania, patrzę na wieszaki, patrzę na półki, oglądam rzeczy z Midsale'a i nie za wiele mi się podoba. To, co mi się podoba, zabieram ze sobą do przymierzalni i nic na mnie nie leży. Jedna rzecz jest za krótka, druga jest za wąska w biuście, trzecia ma beznadziejny materiał, a czwarta nietwarzowy kolor. I myślę sobie, kurczę, nic mi się nie podoba, nic nie kupię. I to jest chyba znak, żeby rzucić zakupy. I wychodzę z Mohito i po chwili uświadamiam sobie, że przecież w Rossmanie wciąż trwa promocja, że kupujesz jeden produkt i drugi masz gratis. I tym samym doszło do mnie, że to jeszcze nie jest koniec moich zakupów. Tak więc, moi drodzy, zapraszam Was na kolejny haul i tak jak już wspomniałam, będą tutaj kosmetyki, będą tutaj ubrania, będzie też kilka fajnych rzeczy do domu, kilka zaskakujących rzeczy i będą też tragiczne zakupy z Choya, czyli z tego sklepu, Choice, jakkolwiek to się wymawia, jakkolwiek to brzmi. I właśnie te zakupy przedstawię Wam, pokażę Wam na końcu, pośmiejemy się z nich wspólnie, bo po prostu są żenujące i zastanawiam się, czy ktoś się przypadkiem nie wkręca i nie wysłał mi ich po prostu dla jaj. Ale to by było mało realne. Zacznijmy, moi drodzy, może od czego zaczniemy? Od domu, od zakupów home decor. I pierwszą rzeczą jest ta przepiękna poduszka z moją ukochaną sową. To jest mój ulubiony motyw w ogóle w tym sezonie. Mam wszystko już chyba co możliwe z sowami. Jeszcze pościeli nie mam z sowami, ale takową widziałam w Netto, więc myślę, że ją zakupię. A ta poduszka, moi drodzy, jest z Pepco. I była ona upchnięta gdzieś tam na półce między innymi produktami, kosztowała 20 zł. Jest naprawdę piękna, były też takie nadruki z Nowym Jorkiem chyba i z wilkiem, jeżeli chodzi o motywy zwierzęce, to był wilk, jeszcze było jakieś wiewiórka, czy jakieś takie zwierzątko leśne, inne. I moja ukochana sowa, symbol mądrości, który jest mi bardzo bliski z wielu powodów. Minus to jest absolutnie gniotąca się poduszka i bardzo nie lubię, kiedy oglądamy telewizję i Piotrek kładzie na nią głowę. Jeszcze nie zdjęłam metki, no bo mówię, no gdzie nie odczepiaj metki, bo jeszcze holu przecież nie nagrałam. Tak więc metkę już jest wymięta, bo na tej poduszce już od kilku dni jakoś tam się o nią opieramy. I Piotrek jak na niej kładzie głowę, to ją po prostu wyrywam spod jego głowy i mówię, co robisz człowiek, już ty się gniecie. Tak więc on się śmieje, że jestem już jak taka emerytka, do której się przychodzi na herbatkę i ona tylko wszystkie meble ma przykryte jakimiś kocami. Proszę tutaj, bo tu się ubrudzi. Albo, nie wiem, komody ma przykryte jakąś folią, żeby się nie kurzyło. I ja jestem właśnie taką babcią, która zabrania domownikom opierać się o te poduszki, która jest piękna, ale niestety niepraktyczna. Tak więc odrzucamy. I kolejna rzecz do domu, którą kupiłam w Polomarkecie, poszłam do Polomarketu po bułki, bo byłam obok w Rossmanie, a w Rossmanie byłam, bo szukałam burżuła podkładu w moim odcieniu mojej skóry i właśnie musiałam pojechać do trzeciego Rossmana i w trzecim Rossmanie znalazłam i przy tym Rossmanie był taki sklep, w którym kupiłam, słuchajcie, paterę na ciasto, a raczej na muffiny i ja kupiłam ją w kolorze szarym z takimi kropeczkami, ona kosztowała, słuchajcie, złotych 13 albo 12, więc naprawdę śmieszna cena. A ja uwielbiam takie rzeczy, uwielbiam mieć gości i to jest takie moje małe zboczenie i czasami się zastanawiam, czy nie powinnam rzucić pracy i zostać perfekcyjną panią domu, bo na perfekcję, jak sami wiecie, jeżeli pracujecie, nie ma czasu, jak się pracuje, ale uwielbiam, tak więc na przyjęcia, czy nawet na weekend, kaweczka, dzieci biegające wokół, motylki latające w naszym mieszkaniu i mafinki postawione na tej paterze, po prostu idealne, sielankowe życie. Dobra, sielanka, jedziemy dalej. Przejdźmy dalej do Mohito, bo ja w Mohito dzisiaj byłam, tak jak Wam mówiłam, nic nie kupiłam. Ale ojej, tutaj są też inne zakupy z innych sklepów. Wiecie co, te siatki tutaj, znaczy nie tutaj, ale w moim pokoju stały od kilku dni i ja już tak naprawdę nie pamiętam, co w nich jest. To dobra, pokażę Wam, co kupiłam w Reserved. Kupiłam w Reserved koszulę, w której nagrałam ostatni film, tak więc ja ją kupiłam już tydzień temu. Ona wygląda tak, przepraszam, że jest wymięta. Ale jak wiecie właśnie, co Wam zdradziłam przed chwilą, ona leżała wymięta tutaj w siatce i ona kosztowała chyba 69 zł. Zaraz jeszcze odszukam metkę. No i wiecie, jak w niej wygląda, bo już w niej widzieliście. Ma bardzo fajną bawełnę, jest ciepła, więc nie wymaga już podkoszulki. I przyznam Wam, że naprawdę długo szukałam właśnie takiej bluzki, która będzie ciepła i która nie będzie taka, która będzie w miarę stonowana, o, żeby się nadawała do pracy. I kolejna rzecz, którą kupiłam, tylko że to jest New Yorkera. To są spodnie skórzane, które też się trochę tutaj, kurczę, no, wygniotły. No i znowu teraz wychodzi, że jestem nieperfekcyjna. I spodnie skórzane, takie oczywiście z pseudoskóry, z ekoskóry, szukałam ich bardzo długo, bardzo dużo par spodni przymierzyłam, jeszcze mi się podobały jedne spodnie w Reserved, ale w końcu wygrały te, bo te mają taką delikatną tutaj gumeczkę i one bardzo ładnie leżą, mają wysoki stan, to jest taka skóreczka i jeszcze mają jeden plus,
taki, że ta skóra jest taka matowa, że nie świeci tak ordynarnie, więc można je też założyć na różne takie półoficjalne spotkania. Tutaj mają takie suwaczki, które zazwyczaj nie widać, no one są dość wysoko, one mają wysoki stan, pamiętajcie o tym. To nie są biodrówki i to jest rozmiar 38, on używał stówkę. Więc za stówkę może być, tylko boję się jednej rzeczy, że one po jakimś czasie zacznie mi się ta warstwa właśnie tej skórki zdrapywać. Jest takie prawdopodobieństwo. Dalej, w Żydlewsku kupiłam skarpety dla Petera. Co one to robią? Myślałam, że on sobie wziął te skarpety. Właśnie, już wam mówię, że ta koszula kosztowała. Ona kosztowała 70 zł, dokładnie. Skarpety się odnalazły. No i teraz wychodzi na to, że nie dość, że mam odruchy starych ludzi, czyli poprawiam wszystko, to jeszcze kupuję moją fastowi skarpety. Ale dół. No i kolejna rzecz, to jest sukienka z mojito. W moim, która oczywiście wygląda jak psu z gardła, żeby już było tematyczne. W moim jednym z odkryć, jeżeli chodzi o kolor, bo nigdy nie nosiłam żółtego, kupiłam sobie chyba w zeszłym roku żółtą sukienkę i bardzo ją lubię, więc kupiłam sobie drugą żółtą sukienkę, żeby nosić na zmianę z tamtą żółtą, bo co jakiś czas ją zakładam. I bardzo lubię też właśnie ten fason z taką falbaną na dole. Mam taką sukienkę jeszcze granatową. Bardzo ładnie to wygląda, dziewczęco, do super wysokich szpilek. Po prostu efekt jest oszałamiający i to jest rozmiar M. I ta kiecka kosztowała 59 zł. Tak więc ona jest z takiego przyjemnego, miękkiego materiału. Niezobowiązującego. Jestem królową utrudnienia sobie życia. No, tak więc to jest to. O, znalazłam tutaj jeszcze zakupy z Golden Rose. No tak, przecież byłam jeszcze w Golden Rose. No to przejdźmy już do tego Golden Rose wspomnianego. Ale wielki chaos zapanował w Golden Rose. Kupiłam zwykły pilnik, który kosztował chyba 4 zł, taki bananowy. Była promocja, słuchajcie, na kredki do ust, więc kupiłam 3 kredki. Od razu sprawdzam, ile one kosztowały. One kosztowały 4,90, czyli za 5 zł konturówka. I kupiłam taką konturówkę w kolorze śliwkowym, bo kupiłam też taką szmineczkę. Ona wygląda tak. Ma bardzo intensywny kolor i pani z Golden Rose zleciła mi, że ona tych konturówek używa zamiast szminek, że wypełnia nimi całe usta. Kolejna rzecz to, kolejny odcień to jest taka strażacka czerwień. I kolejny odcień to jest róż. Taki intensywny róż, który na pewno będzie bardzo częstym gościem na moich ustach, bo ja najczęściej mam usta różowe. I kolejna rzecz to jest lakier Rich Color, który dobrałyśmy do szminki razem z panią, którą wam zaraz pokażę. Znaczy nie pokażę wam pani, tylko szminkę wam pokażę. I to jest numer 104. I to jest taki przygaszony fiolet. Nie kupiłabym, przyznam wam tego lakieru, gdyby nie to, że pani pracująca w Golden Rose miała właśnie jeden paznokieć pomalowany tym kolorem i on był tak przepiękny, że po prostu padłam z wrażenia. I kolejna rzecz to jest szminka w kolorze 125 i to jest szminka z tej serii Vision z witaminą E, chciałam powiedzieć, że z witaminą C. I ta szminka ma taki kolor bardzo ciemnego fioletu. Ja tę szminkę kupiłam po obejrzeniu filmiku Ewy z Red Lipstick Monster, bo ona bardzo te chwilki. Ona bardzo te szminki zachwalała i wydaje mi się, że ona nawet właśnie pokazała ten kolor, ale u mnie ten pigment, niestety wydaje mi się, że on będzie szybko znikał. Ten ciemny fiolet będzie się przeistaczał trochę w taki bardziej róż, ale zobaczymy. Nie powiedziałam wam, ile kosztował lakier, ale już to nadganiam i wam mówię. Lakier kosztował 6,90, tak więc ceny są bardzo niskie, a jakość produktów bardzo wysoka i bardzo lubię taką proporcję. Kto z nas nie lubi? Wróćmy teraz, słuchajcie, do New Yorkera. Mam tutaj spodnie od piżamy, w których już spałam, więc one, wiadomo, po dostosowaniu do mojego ciała już nie mają takiej pięknej formy, jak mają na wieszaku. I to są spodnie od piżamy z takim tutaj, jak to się nazywa, ze wstążeczką na dole, one są zwężane przez to, że mają ściągacze na dole, fajnie przylegają do nóg, są bardzo cieplutkie i te piękne spodnie kosztowały 40 zł. One, ja mam wrażenie, że one są od 2 lat w New Yorkerze, bo gdzieś tam je ciągle widzę. No i właśnie szukałam spodni fajnych, ciepłych do piżamy, obeszliśmy wszystkie sklepy, no i w New Yorkerze przypomniałam sobie, że widziałam jakieś piżamy i kupiłam te spodnie, tak więc spałam w nich, przetestowałam, są naprawdę fajnie, ciepłe i wygodne. I kupiłam też w New Yorkerze taką zwykłą bokserkę w takim kolorze ni to szary, ni beżowy i ona kosztowała 20 zł i ja sobie wzięłam teraz emeczkę, żeby była trochę dłuższa i żeby mogła pod koszulkę ładnie schować
do spodni, tak jak tata uczył mnie w dzieciństwie, żeby nie mieć nerek na wierzchu. Mam tutaj trochę też majtek, ale nie będę Wam pokazywać bielizny, bo uważam, że to nie zawsze przystoi. Ale jeżeli szukacie fajnej bielizny, seksownej, wygodnej, która uwydatni Wasze atuty i w której będzie czuć się bardzo wygodnie, komfortowo i też seksownie kobieco, to polecam Wam New Yorker. Bardzo lubię ich bieliznę i ona jest naprawdę niedroga, a jakościowo po prostu jest... No uwielbiam, uwielbiam. Biustonosze, zobaczcie sobie, jakie mają piękne komplety z biustonoszami. Ja sobie kupiłam ostatnio dwa komplety, piękne staniki i naprawdę nie dość, że są piękne, to jeszcze bardzo wygodne. I teraz przejdźmy do kosmetykowani, w której to poczyniłam zakupy, o których wiecie z mojego vloga. I kupiłam szampon Batist XXL Volume, suchy. Nie miałam go jeszcze, to jest ten, który nadaje objętość i on ma super recenzję, więc pomyślałam, że spróbuję, bo jeszcze nie próbowałam. Nie wiem, czy Wam mówiłam, czy nie, ale on kosztował 20 zł. Kurczę, nie mam rachunku tutaj, mam tylko potwierdzenie płatności kartą, ale mniej więcej pamiętam, co ile kosztowało. No i słuchajcie, w końcu kupiłam. A oczywiście do kosmetykowania pojechałam po bronzer, więc pojechałam po bronzer, a wyszłam, to tak jak z tymi, że poszłam po bułki, a wyszłam z paterą, a to pojechałam po bronzer i wyszłam z siateczką z zakupami. I kupiłam tą paletkę Selfie z firmy Makeup Revolution, o której huczy cały YouTube już od wielu tygodni. I zdecydowałam się na taką tą mniejszą paletkę, bo nie mają za 20 zł też większe paletki, w których jest dużo więcej kolorów i też chyba nawet większa jest objętościowo ta paleta, ale my bardzo dużo wyjeżdżamy i często podróżujemy i taka malutka, poręczna paletka bardzo mi się po prostu przyda. I widzę, że tutaj jest gratis jeszcze, nie wiem gdzie, wepchnięty jakiś mały primer do powiek. Nie wiem, jak to wygląda. No i nie wiem, ostatnio oglądałam filmik Glam Pauli i ona się śmiała, że to pudełko jest takie tandetne i się nie podoba. A ja, sroczka, która lubi, kiedy się świeci, kiedy jest kolorowo i wesoło, byłam zachwycona, jak zobaczyłam po prostu tego hashtaga i selfie, pomyślałam sobie, że nie dość, że ta paletka jest zgrabna i poręczna, to jeszcze naprawdę poprawia humor. Tak więc tak. Kolejna rzecz, którą kupiłam, to zapach do samochodu. O zapachu Black Cherry i on kosztował 15 zł. Nie był tani, ale zapach jest, tutaj można sobie potrzeć, jest obłędny i na pewno moje auto będzie jeszcze przyjemniejsze, jeszcze przyjemniej będzie do niego wsiąść rano, kiedy jest mroźno, kiedy mam zły humor i poczuć ten zapach, który po prostu poprawi nastrój, a trzeba sobie humor poprawiać w te okropne dni. Myślałam, żeby nawet nagrać dla Was film. W sumie często mnie też o to pytacie, jak ja to robię, że mam taki power. Nie zawsze mam taki power, a wtedy, kiedy mi go brakuje, no to mam kilka takich sposobów, żeby sobie siebie podkręcić, siebie samą, swój nastrój, więc chyba nagram po prostu taki film, a co mi dam. I kolejna rzecz to świeca Yankee Candle, to jest pierwsza moja świeca i nie wiem, chyba oszalałam, że ją kupiłam, bo kosztowała dużo, za dużo, kosztowała 80 zł. Pięknie pachnie, zapach przypomina mi taką świeżą bawełnę, takie świeżo wyprane, dziecięce ubranka, suszące się na słońcu podczas ciepłych letnich miesięcy, takie wyprane w takim delikatnym, właśnie białym proszeczku, a to jest zapach Angel's Wings i po prostu jak poczułam ten zapach, nie, po prostu, no, żaden zapach jeszcze mnie nie urzekł. I pani w sklepie mi powiedziała, że ten zapach jest równie intensywny, jak się świece wypala, bo z tą intensywnością i u Janki różnie bywa. Znaczy w sumie ja mówię w oparciu o wosk, nie jestem ekspertką od świec, no bo to jest moja pierwsza świeca. I tak się zarzekałam, że nigdy nie wydam tyle kasy na jedną świecę, ale słuchajcie, no ten zapach mnie do siebie przekonał. Tak więc tak. I kolejna rzecz. To jest Bahama Mama bronzer, po który de facto pojechałam, z firmy Debalm, tak naprawdę kultowy produkt, który no, chyba też nie musi być raczej nikomu przedstawiony, wygląda tak i on kosztował 55 zł. Pytaliście się mnie pod vlogiem, gdzie się mieści ten sklep Kosmetykomania i on się mieści, to jest Gdańsk-Osowa, ulica Koziorożca. Jeżeli będzie tam jakaś nawigacja, to uważajcie, bo może Was wyprowadzić w pole, bo mnie raz wyprowadziła nawigacja w pole. Dokładnie tak było. I kolejna i ostatnia rzecz z tego sklepu to jest też z Makeup Revolution taki cień w kolorze Touch Me i to jest absolutnie matowy cień, nie umiem go otworzyć, super, brawo, nie wiem czy go się, aha, on jest zaklejony,
No dobra, w każdym razie to jest taki bardzo jasny, waniliowy cień, ale matowy, nie ma żadnych drobinek. Ja mam bardzo dużo właśnie takich jasnych cieni z drobinkami i pomyślałam sobie, że też pora na spokojniejsze makijaże. Dobra, i teraz przejdźmy do sklepu Sinsay. Byłam w sklepie, w którym byłam najstarszą osobą, w sensie bycia klientem. Otaczały mnie same młode dziewczyny, które kupowały sobie ubranie na WF, czy na dyskotekę, bo tak nie to, że podsłuchiwałam ich rozmowy, ale mówiły na tyle głośno, że po prostu no, nie dało się nie słyszeć. Tak więc fajnie się czułam i się trochę odmłodziłam i kupiłam, słuchajcie, tak fajne rzeczy i tak niedrogie. Na pewno wiecie, co to jest Sinsay, to jest kolejny sklep LPP. Ja tam już kiedyś coś kupiłam, jakiś tam podkoszulek, coś nie pamiętam, ale słuchajcie, ta maxi spódnica w rozmiarze M, ja sobie wzięłam M-kę i ona jest trochę na mnie za szeroka, ale nie było S-ek, co dziwne, bo ja w tym sklepie mam w ogóle jakieś super duże rozmiary, on ma bardzo zaniżoną rozmiarówkę i ta spódnica kosztowała 29 zł, ona jest taki szary melarz i widzę tę spódnicę i teraz, co niektórzy złapią się za głowę, ale widzę tę spódnicę w stylizacji z moimi nowymi sneakersami z Pumy, kojarzycie te moje sneakersy z Łodzi? Tak właśnie, te sneakersy i ta spódnica i po prostu te kolory. Może jutro na tak się wrócę do pracy. W tej znaczy ona nie jest ołówkowa, no bo ona jest do ziemi, ale w tej spódnicy bardzo wąskiej, ona ma bardzo fajny materiał i pięknie opina pośladki. Jeżeli lubicie mieć taką uwydatnioną pupę, to jest to ciuch dla Was. Bardzo fajny. Fajnie wygląda, fajny efekt. I kolejna rzecz, to jest bluzka, którą sobie kupiłam z myślą o moim dole od piżamy. Ten tekst może trochę poirytować Piotra, bo tutaj jest napisane I'm single and fabulous, bo ja nie jestem singlem, ale abstrahując od tego napisu, to jest bardzo przyjemna bawełna, fajna bluzka, ja nie lubię nawet zimą spać w długim rękawie, uwielbiam mieć odkryte ramiona, tak się czuję najlepiej i ta bluzka kosztowała 9,90 i to też jest rozmiar M, ale to już jest taka M-ka, taka moja, mój rozmiar właśnie w tym sklepie. Tak więc bluzka do spania, bluzka piżamowa i ostatnia rzecz, bluzka nie piżamowa, zwykła bawełniana, biała bluzka z takim suwaczkiem, nawet do tych skórzanych czarnych spodni bardzo fajnie będzie wyglądała i ona kosztowała, słuchajcie, 10 zł również i też ma bardzo fajny materiał. W tym sklepie bardzo dużo jest takich dość standardnych rzeczy, takich naprawdę tanich, ale też takich, które no mało płacimy, ale też widzimy, że te rzeczy no po dwóch, trzech praniach będą do odstawki, czy też, nie wiem, do wyrzucenia, no bo nic innego nie zrobimy, jak one się kulkują, ale kilka rzeczy znalazłam naprawdę fajnych i te rzeczy właśnie Wam pokazałam. Naprawdę jakościowo fajnie. Dobra, to było, przechodzimy teraz do Rossmana. Moja pierwsza wizyta w Rossmanie zaowocowała w takie zakupy jak tusz do rzęs z Astora Seduction Coats. Teraz używam tuszu z... kupiłam taki super tani tusz, który mi się w ogóle, nie wiem, no nie sprawdził mi się. Znaczy jest poprawny, ale go nie lubię. O, nie wiem, ma w sobie coś takiego, bardzo trudno się go zmywa i to jest tusz z Essence. Najtańszy tusz, jaki kiedykolwiek kupiłam i... nie wiem, to jakoś no nie trafiłam, nie trafił w mój gust. I ta maskara z Astora kosztowała 30 zł i drugi produkt, jaki sobie wybrałam, to jest polecony przez panią z Rossmana róż do policzków w takim kolorze, to jest kolor taki, to jest numer 235, on się nazywa Le Blush czy Le Blush i on ma taki kolor, taki koralowy, ale taki naprawdę piękny, soczysty, taki delikatnie wpadający właśnie w pomarańcz, a zależy jak światło padnie, jest trochę różowy, przepiękny, naprawdę przepiękny kolor i ta seria jest wycofywana z L'Oreal, nie wiem dlaczego. I też kosztowało 30 zł, więc, a wcześniej przed, jakby cena jego początkowa to było 50 parę złotych, a teraz kosztuje 30, więc jakby też się sumuje z tym. I poszłam na dobitkę do Rossmana, po właśnie, właśnie, niech ci kuraje im trzaśnie. Poszłam do Rossmana po podkład z Bourjois Healthy Mix, ja go nigdy nie używałam, ale oglądałam tyle recenzji na YouTubie, że mam wrażenie, że po prostu znam się z tym produktem od lat i kupiłam sobie numer 54, on kosztował 60 zł i dogadałam się z moją koleżanką Dagmarą, której kupiłam jej, z kolei jej ulubiony podkład z L'Oreal i to jest Infallible 24 Hours, wygląda tak, nie znam tego produktu, więc Dagmara sobie bardzo go chwali i ona używa, słuchajcie, ja Wam powiem w tajemnicy, że ona używa 300, to jest najciemniejszy, słuchajcie, odcień mam tak opaloną, mam taką koleżankę z taką wielką kreacją, mogę tylko zazdrościć. Także Dagmara, mam Twój tusz,
wróć. Mam twój fluid, więc musisz teraz być miła dla mnie, żebym ci go dała. No, tak więc ja stwierdziłam, że ja nie potrzebuję więcej kosmetyków, a bardzo chciałam sobie kupić tego Healthy Mixa i tak się z Dagą zgadałyśmy, że kupiłyśmy sobie po produkcie i dzielimy się po połowie, czyli trzy dyszki moje zostają w kieszeni. Byłam też, słuchajcie, ostatnio w jakiejś tam aptece i kupiłam dwa produkty z Ziai, jeden przez ciebie, Olka, przez Stalową Magnolię, Moringa z kokosem z Ziai i to jest kremowe mydło do rąk. Używam teraz żelu do kąpieli z Ziai, też kupionego pod wpływem jakichś tam głosów, które słyszałam na mieście, jako że ten produkt miał być super i jest beznadziejny, więc Olu, mam nadzieję, że to mydło będzie super. Ono kosztowało dosłownie kilka złotych, chyba 7? Tak, dokładnie, 6,60 w aptece i kupiłam też na spróbowanie żel do higieny, kremowy płyn do higieny, intymny, taki najdelikatniejszy jaki był, z kwasem laktobionowym, regenerujący, łagodzący. Ja zawsze używam, jeżeli chodzi o płyny do higieny intymnej, to używam takich bardzo delikatnych produktów łagodzących i po prostu najbardziej je lubię, z jakimiś tam tymi kwasami właśnie różnymi. Tak więc słuchajcie, przyszliśmy, mamy ze sobą wszystko co fajne, co mi się podoba, z czego jestem zadowolona. Chciałam jeszcze sobie kupić fajne jakieś botki, ale nic mi się nie podoba, a to co mi się podoba jest za drogie. I chciałam sobie kupić jeszcze jakąś koszulę w kratę i tak też mi się nic nie podoba, no i tak chodzę po tych sklepach i nic mi się nie podoba. Ale i tak wszystko jest fajniejsze niż rzeczy, które dostałam z Choya. Dostałam od nich, słuchajcie, możliwość zrobienia zakupów z jakimś tam kuponem zniżkowym. Więc wykorzystałam ten kupon zniżkowy i zamówiłam sobie dwie sukienki i obie okazały się być bluzkami. I w ogóle te wymiary, które były podane na stronie, te wymiary są prawidłowe, ale są nieadekwatne do tych fasonów. Tak więc okazuje się, że ta sukienka, pokażę wam zaraz jak ona, podawam link na dole, jak ona wygląda w oryginale. To jest taka sukienka wywarstwowa, niby wszystko fajnie, niby wszystko pięknie. W pięknych takich pasterowych kolorach, niezwykle twarzowych. Ale jest ona na mnie za krótka. Jak ja założyłam tę sukienkę, to Piotrek po prostu prawie się udusił, bo pił jakąś tam herbatkę czy coś i padł, bo wyglądałam w tej sukience, jeżeli miałabym tą jako sukienkę, no to wyglądałam w niej bardzo, jakby to powiedzieć, wymownie. Więc mogę to nosić jako bluzkę i jako bluzka jest ok, ale jest niesamowicie opięta na biuście. Mam po prostu tak opięte tej bluzko-sukience, że nie wiem, może jakiś inny biustonosz spróbuję, spłaszczający czy coś takiego. Więc jestem naprawdę rozczarowana tym, bo mówię, na zdjęciu to wyglądało jak przepiękna sukienka, bardzo fajna, właśnie do kozaków, do wysokich szpilek. Piękna rzecz, miałam piękną wizję, ale niestety ta wizja się nie ziści. I kolejna rzecz, która jest totalnym, po prostu jest kpina, dotykam tego teraz i nie wierzę w to, co czuję pod palcami, bo to jest absolutny plastik. Ja teraz, wypowiadając te słowa, się uśmiecham, żeby nie sprawić przykrości komuś z tego sklepu. I to miała być sukienka, a jest to taki foliowy worek w kolorze żółtym, który, jak wam mówiłam, bardzo lubię. I rękawy tego jakby worka są dwuwarstwowe. Pod spodem mamy marnej jakości koronkę, a na wierzchu mamy taki przezroczysty materiał ze stylowym kwiatem na boku. Znaczy nie wiem, czy to jest meduza, czy to jest kwiat. No na zdjęciu wygląda jak kwiat, a tutaj jakby skłaniałabym się jednak ku meduzie. Tak więc ta bluzko-sukienka z meduzami wygląda tak i powiem wam szczerze, że tak jak tamtą, a nie, ja to mierzyłam w końcu, ja to mierzyłam, bo to mierzyłam i było za krótkie i to też przymierzyłam i to ma długość bluzki, ale ten materiał jest tak tragiczny i tandetny, że nie mogę tego założyć. W ogóle nie ma takiej opcji, żebym w tym wyszła do ludzi, to się nawet nie nadaje do sprzątania, do niczego to się nie nadaje, nie wiem co robić z takimi rzeczami. Dostałam kiedyś z jednego z tych chińskich sklepów też kilka takich rzeczy, które tutaj wspólnie pamiętam, że, no mówiąc wprost, wyśmialiśmy. I taka białe coś, co miało być sukienką, a było poliestrowym po prostu, nie wiem, kawałkiem zszytego materiału, służy moim dzieciom jako strój do przebierania się za ducha. Więc jak mamy takie dni, że się przebieramy, że się wygłupiamy, odgrywamy różne scenki, no to mamy strój ducha, po prostu tak można wykorzystać. Nie wiem, może to też będzie jakimś
jakiś strój, tylko czego? Wielkiego żółtego ptaka ewentualnie. No dobra, moi drodzy, no to żeśmy razem sobie porozmawiali, trochę się pośmiali, spędzili razem czas, mam nadzieję, że miło, ja jak zwykle bardzo fajnie z Wami spędziłam czas, jestem jak zwykle przeszczęśliwa, że mogę dla Was nagrywać. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!